sytuacji właśnie w Unii Europejskiej, Brexit i także sprawa polska, tak możemy powiedzieć. Wiadomo, 23, czyli w ubiegły czwartek, dokonano rozstrzygnięcia w referendum w Wielkiej Brytanii. Trzeba dodać, że frekwencja była bardzo wysoka, bo ponad 72% i większość opowiedziała się za wyjściem, za opuszczeniem właśnie przez Zjednoczone Królestwo Unii Europejskiej. Natomiast tutaj trzeba dodać, że praktycznie Anglicy rozstrzygnęli wyniki tego referendum, bo nawet dzisiaj na sali parlamentarzysta ze Szkocji powiedział, że ponad 2/3 Szkotów opowiedziało się za pozostaniem właśnie Szkocji w Unii Europejskiej. I podobna sytuacja w przypadku Irlandii Północnej, gdzie Irlandia Północna ponad 60% opowiedziało się za pozostaniem w Unii Europejskiej. Mówię celowo o tym, dlatego że problemy w Wielkiej Brytanii chyba dopiero się zaczną, gdy Szkoci, jak i Irlandczycy nie wykluczają następnych referendum, jeśli chodzi o uzyskanie autonomii, czyli podział, dalszy podział Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Natomiast ojcze, ja bym jednak nie mówił, że tu w Brukseli, w stolicy tej nieformalnej Unii Europejskiej, na tym szczycie, czy na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji parlamentarnej, ktokolwiek wyciągną jakieś wnioski z tego, co zdarzyło się w ubiegły czwartek. Obserwując debatę, w którą to tylko zabierali głos szefowie bądź wyznaczeni przedstawiciele frakcji politycznych plus Juncker czy przedstawiciel Rady Europejskiej, no nie było pana Donalda Tuska, chyba się bał przyjść i wyznaczył kogo innego. Nie widać było, ażeby chociaż w jednym zdaniu był formułowany jakiś wniosek, jakaś analiza, dlaczego, jakie przyczyny, co dalej z reformami. Brytyjczycy, Cameron, zresztą moja frakcja EKR, dopominamy się o reformę Unii Europejskiej. Natomiast to pozostaje nadal niesłyszane, niezauważone. Prawdą jest, że nie będzie prawdopodobnie rezolucji, mówię prawdopodobnie rezolucji w przyszłym tygodniu w czasie sesji plenarnej w sprawie Polski, ale z prozaicznych przyczyn. Podano treść rezolucji, która urąga traktatowi unijnemu i stąd będzie prawdopodobnie przesunięty termin na wrzesień, ale dopiero rozstrzygnięcie zapadnie na posiedzeniu przewodniczących konferencji w czwartek odnośnie ostatecznego porządku obrad w przyszłym tygodniu na sesji w Strasburgu. Natomiast wracając do Brexitu, na pewno konsekwencje poniesie Unia Europejska. Dzisiaj w jednym z głosów padło określenie, że około 16% zostanie zmniejszony budżet Unii Europejskiej. Te 16%, no to chcę zauważyć, że to już liczymy w dziesiątkach miliardów euro. Na pewno czeka Unię Europejską i Wielką Brytanię bardzo trudny okres negocjacji, rozmów odnośnie warunków wyjścia i nawiązania dalszych umów, porozumień w sprawach dotyczących wymiany handlowej, wymiany gospodarczej, dlatego że te sprawy muszą być uregulowane od nowa. Dzisiaj na sesji nadzwyczajnej Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Dalsze kroki należą do rządu brytyjskiego oraz do Parlamentu Brytyjskiego. Natomiast w większości wypowiedzi szefów frakcji politycznych jest oczekiwanie, było artykułowane konieczność doprowadzenia do sytuacji takiej, że oto się za karę Brytyjczyków w
pozbywamy, Unia Europejska pozbywa się jak najszybciej. Były artykułowane żądania pod adresem Komisji Europejskiej, ażeby niezwłocznie, również i Europejski Bank Centralny, podjęły te instytucje procedury zmierzające do odcięcia praktycznie gospodarczego ze strukturami Unii Europejskiej, właśnie Zjednoczonego Królestwa. Byłem i jestem zdegustowany, co na swoim profilu Facebooku pisałem, w ogóle przebiegiem tej debaty. Naprawdę nikt nie próbował analizować, dlaczego to się stało. Nikt nie próbował analizować, co należy zrobić, jakie podjąć działania, ażeby do tego dalszego rozpadu Unii nie dochodziło. Padały na sali nazwy państw, gdzie potencjalnie w niezbyt odległym czasie mogą być podjęte dalsze referenda dotyczące wystąpienia Unii Europejskiej. Jakieś zalecenia ze strony komunistów, ażeby pogłębić integrację, ażeby stworzyć wspólną armię, mowa o tworzeniu jak najszybciej superpaństwa, dla mnie to jest przerażające. To jest najprostsza droga do rozpadu całkowitego Unii Europejskiej. Natomiast też chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę, mianowicie spotkanie sobotnie 6 ministrów spraw zagranicznych tej tak zwanej starej Unii Europejskiej. I jeśli 2 dni po referendum niektóre państwa, te, które decydują o Unii Europejskiej, w tajemnicy przed innymi spotykają się, ustalają kierunki działań, to my nie możemy mówić o jakiejkolwiek wspólnocie, o jakiejkolwiek solidarności, o jakimkolwiek solidaryzmie. Są w Unii Europejskiej, to co mówiłem wielokrotnie, równi i równiejsi. Bez reform, bez reformy strukturalnej Unii Europejskiej może to być początek końca Unii Europejskiej w takiej formule. No właśnie, chciałem też o to zapytać, bo można powiedzieć tak, no panowie, sprawy są poważne, zbieramy się i ta szóstka wtedy no wskazuje, że Europa tak naprawdę ma dwie hierarchie, dwie prędkości. Jest ta szóstka dowodząca i jest reszta, która po prostu została przyłączona na różnych zasadach, więc myślę, że teraz no, trzeba będzie bacznie obserwować te posunięcia, które no, będą decyzyjne na następnych tygodniach czy miesiącach, bo myślę, że tu jednak będzie pewien przetasowanie, musi być, no bo Wielka Brytania była poważnym krajem, chyba, tak jak pan poseł mówi, że no, unieważni się to badanie i będzie nowe referendum, które tak na poważnie jeszcze raz no, społeczeństwo oceni, bo się mówi, że podobno nie wszyscy wiedzieli, o co tu chodzi, że niektórzy głosowali i wiedzieli o skutkach tego głosowania, też takie impulsy dochodzą. Szanowni Państwo, drogi ojcze, obawiam się, że nie dojdzie do drugiego referendum, bo byłaby to kompromitacja tego rządu i poniekąd kompromitacja dumnego narodu, jakim są Brytyjczycy. Natomiast jeśli są te rozmowy tej szóstki, czy są te działania w podgrupach, jeśli mówi się o głębokiej integracji, to ja się obawiam, że dalej się nie zauważa tych wielkich problemów, przed którymi stała i stoi nadal Europa, problemów, które spowodowały, że Brytyjczycy zajęli takie, a nie inne stanowisko. To przecież imigracja, uchodźcy, problem nierozwiązany, nawet powiem inaczej, że problem, którego Komisja Europejska czy Parlament Europejski na przestrzeni ostatniego roku nawet nie próbował rozwiązać. Doprowadziła do frustracji po prostu Brytyjczyków, ale takie same nastroje są, proszę mi wierzyć, w Holandii, czy nawet i w Niemczech, i Francji. Natomiast doszło do takiej sytuacji, gdzie mamy kryzys gospodarczy. Do tego dochodzi kryzys ten migracyjny, którego końca nie widać. I w tym momencie
wielu tym głównym graczom w Unii Europejskiej przestaje się, zaryzykuje takie stwierdzenie, jako że zajmuje się przede wszystkim sprawami gospodarczymi i finansowymi, po prostu opłacać, trwać w tak dużym układzie związku, jakim jest Unia Europejska, jeszcze 28, a może za jakiś czas 27 po wyjściu Wielkiej Brytanii. To przecież euro, strefa euro doprowadziła do niebotycznego wzrostu gospodarczego Niemiec oraz Francji, ale teraz sytuacja się zaczyna odwracać i przynależny do tej strefy euro zaczyna uwierać gospodarki niemieckie czy francuskie. Francuską szczególnie, bo praktycznie stał się to kraj bankrutem finansowym. Natomiast ja nie wiem, czy nie są to celowe działania, bo zachowanie Angeli Merkel w sprawie tych uchodźców, imigrantów na przestrzeni tego ostatniego roku czasu jest co najmniej dziwne. Wiemy, że rośnie opór wewnętrzny w Niemczech i nie tylko w Niemczech, ale i we Francji. To są dwa te główne państwa. Natomiast to wszystko nie wychodzi poza granice kraju, bo szczelna jest cenzura, powiem w ten sposób, jeśli chodzi o wolność mediów. No to gdzie ja widzę, ale tam szczególnie to jest łamane. Natomiast mnie się wydaje, że w przypadku rozstrzygnięcia właśnie tego referendum w Wielkiej Brytanii nie bez znaczenia było postępowanie Komisji Europejskiej czy struktury europejskiej wobec Polski. Wtrącanie się do wewnętrznych spraw krajów na pewno tu napawało jakąś niechęcią do struktury, która na dobrą sprawę nie wiadomo jakim prawem, bo nie ma takich upoważnień traktatowych, wtrąca się w niezależność, w autonomię krajów. Na pewno sprawa jest jeszcze rozwojowa, bo zobaczymy, jakie będą teraz te kolejne dni czy tygodnie, bo wiemy, że no tutaj Angela Merkel, to się wydaje, że teraz jest pierwszą osobą w Unii Europejskiej, powiedziała, że nie będzie specjalnego programu, że będzie wszystko tak, jak ma się toczyć właśnie, jeśli chodzi o podejście do Wielkiej Brytanii, że to wyjście będzie następowało no, według scenariusza. Tylko pytanie, kto ten scenariusz pisze, ale będziemy obserwować. No, dobrą sprawę, ojcze, ten scenariusz musi być oficjalnie napisany, dlatego że traktat lizboński daje taką furtkę, natomiast jeśli chodzi o te kroki postępowania, nie są to uregulowane żadnym dokumentem. Szczyt unijny, o którym ojciec zauważył na samym początku naszej rozmowy, w tym tygodniu później rozmowy dwustronne z Wielką Brytanią mają to doprecyzować. Chociaż z tymi rozmowami dwustronnymi, jeśli chodzi o Komisję Europejską, to jest bardzo dziwna sytuacja, bo jeszcze nie tak dawno, bo wczoraj Juncker mówił o takich rozmowach, które trzeba jak najszybciej podjąć. Natomiast dzisiaj powiedział, że podpisał jakiś tam dekret zabraniający komisarzom rozmowy jakiekolwiek z resortami czy z państwem, przedstawicielami państwa Wielkiej Brytanii. Tutaj chcę dodać bardzo honorowe zachowanie się Lorda Hilla, komisarza Unii, Komisji Europejskiej, Brytyjczyka, który po rozstrzygnięciu tego referendum złożył dymisję. Natomiast przyszłość Unii, takiej Unii, w takim wymiarze, no ja czarno widzę. Bez reform, głębokich reform strukturalnych, Unia nie ma prawa, nie ma szans się oprzeć. I to będziemy jeszcze obserwować. Panie pośle, dziękuję bardzo za komentarz taki na żywo. Pan tam jest, pracuje, obserwuje, więc też jesteśmy wdzięczni za ocenę sytuacji. Pozdrawiamy gorąco. Szczęść Boże. Dziękujemy, szczęść Boże. Nasz gość, pan europoseł Stanisław Orzuk, był naszym rozmówcą. Za chwilę kolejny temat.